Zaczyna się. Tomi, posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Tomi. Zleca to, jasne. A nie mogę stracić tej roboty. Ta, rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy jutro, okej? Okay? Hej. Suń się. Pracujesz w niedzielę, co? Tomi. Czemu jeszcze nie śpisz? Już noc. Koleś taki trochę do mnie podobny, co? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dzisiaj. Szkrabie, nie teraz, nie mam do tego głowy. No. Proszę. Co to? Prezent rodzinowy? Wyłączę napisy, spokojnie, zaraz ogarniemy. Tylko nie wiem, jak się w opcji wchodzi. No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam... O nie, przepraszam, to nie tak się wchodzi w opcję. Podoba ci się? Szkrabie, to jest... Jest co? Super, ale... O kurczę, chyba się zaciął. Co? Nie, nie, nie! Oh, ha, ha, ha. Napisy, o, włączone znów. Skąd wziąłeś na to forsę? Dragi, handluję teraz koksem. O, super, może dorzucisz się do kredytu. Tak, chciałbyś. Kurde, też mnie tak kiedyś mama przenosiła, jak byłem mały. Później nie wiedziałem w ogóle, gdzie jestem i jak się znalazłem w łóżku. Śpij dobrze, szkrabie. Mnie do tej pory przenosi po tych dragach. Patrzcie, patrzcie, co to jest. Ja myślałem, że w ogóle, że oni... Myślałem, że oni razem są. A to jednak oni... To jest... Halo? Rodzina. Sara? Skarbie, daj mi tatę do telefonu. Wujku Tomi, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Tak, wujek Tomi. Halo? Wujek Tomi. Dobro. O co chodzi? I mówicie, że czekajcie, tryb fotograficzny. Opcje, o. Obraz, mówicie, że... Kurde, ale ta konsola tak głośno chodzi, że mnie denerwuje. Ilość klatek na sekundę, no bo chyba nie rozdzielczość, czy rozdzielczość chcemy. Dynamiczne 60, rozdzielczość 1080, super próbkowanie, cienie. Czy cienie wysoka jakość? O, tak chyba. Czekajcie, kontynuuj. Ja wolę mieć 60 fpsów i tak nie mam 4K ani nic. Co to? Trójkąt, co to? Cholera! Zapomniałam mu jej dać. O kurde, kartki mu nie dała. Drogi tato. No więc tak, nigdy cię nie ma, nie znosisz muzyki, którą kocham. Właściwie to gardzisz moimi ulubionymi filmami. Ale czak czy siak udaje ci się jakimś cudem zostawać co roku najlepszym tatą na świecie. Jak ci się to udaje? Wszystkiego najlepszego, tatku. Kurde, ale wzruszyłem się. Da się tu biegać jakoś? To będzie ciężkie, powiem wam, przeżycie dla mnie granie na konsoli. Najgorzej jak mi każą strzelać. Mam nadzieję, że tu nie będzie. Nie ma sygnału. Tą konsolę to my wywalimy tam za monitor. Albo nie wiem, gdzie się będzie trzeba schować, bo to przecież... Nawet mój komputer tak nie działa głośno. Powinna być jakaś wersja. Zamiast Slim Tato? To powinni zrobić wersję Silent konsoli. Tato... A co tam na dworze? O kurde, już się zaczyna, już tam chodzą trupy na pewno. Jak przykryję z trzema kocami, to nie będzie hałasować właśnie tak. Myślę, że to jest dobry pomysł. Co tam w gazecie? Okoliczne szpitale pękają w szwach. 30% pamiętam więcej z powodu nieznanej infekcji. Minister zdrowia rozszerza listę skażonych roślin. Żywność wycofana. Policja
Szalan kobieta zabija męża i trzy postronne osoby. Zaczyna się. Czy gra klatkuje? Nie no, gdzie klatkuje, kurde, jak tu, przecież my nic nie robimy. Tatusiu? Tylko łazimy. Jesteś tu? Mają związek z przetaczającą się przez kraj pandemią. Gdzie jesteś, tato? Pandemia. Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i ze względu na zaistniałą sytuację władze... Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane... Patrz, jaki wyciek gazu. O, oh, fuck. Co to było? L3. Jest w ogóle coś takiego? L1, L2, gdzie jest L3? O Boże. Lewa gałka, właśnie już się skapnęła, że lewa tato? Gałka. Kurde. Szybko biegnij. Tato! No i to mi się podoba i ta gra już mnie wciąga, już czuję, że będzie przygoda. Co się dzieje? A ten wampir wczoraj to mnie tak nie wciągnął w ogóle. Jezu, policja. Dobra, nie, L4 to się, to jak chcecie grać cały tydzień. To jak telefon. To musicie wziąć L4. 8 nieodebranych połączeń? Gdzie jesteś, do cholery? Chodź, dzwoń. Zaraz będę. I można wiedzieć, to God of War, kiedy planujesz ograć? Oj, nie wiem, bo może najpierw zagrajmy w jedną grę, a później zagrajmy w drugą. Zresztą God of War ostatnio wszyscy oglądali już, nie? O, jest. Gdzie byłeś? Sara! Nic ci nie jest? Ta. Wchodził tu ktoś? Nie, niby dlaczego. Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się stamtąd. Fuck. O, będzie akcja teraz. Co się dzieje? Tu Cooperowie. Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? Jezu. Jimmy! Tato! Skarbie, chodź tu, chodź tu. Patrz na Cooperów. Jimmy! Ja będę musiał strzelać? Nie umiem strzelać! Jimmy, ostrzegam cię! Nie rób... Idź, idź! Jimmy, kurde. Łaknął krwi. Sara? Rozmawiałam z nim rano. Posłuchaj mnie. Tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać. Co tak się cicho zrobiło nagle? Tak. Sąsiad przyszedł. Czy ja będę miał tu jakieś wybory? Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera. Cały jesteś we krwi. To nie moja. Jedźmy stąd. Mówią, że połowa ludzi w mieście zaświrowała. Czy możemy już jechać? L2, to jest ten niżej czy u góry? Powiedz, co się stało. Później. Hej, skarbie. Jak się czujesz? Czemu ja mogę tylko się rozglądać? Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. O, ja zawsze tak na przód lubię siedzieć. Wysiadły komórki, radio, po prostu super. Przed chwilą speaker gadał jak najęty. Mówił, gdzie jechać. Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie wjedziemy do hrabstwa Travis. Musimy stąd spadać. Pojedź 71. Jakie wybory, Heavy Rain? Aha. Powiedzieli, ilu nie żyje? Tommy! Kurde, Tommy. Jak to się stało? Nie wiadomo. W innych miastach nie istnieje. Na początku mówili, że on nie będzie dowód. Teraz podają, żeby wszystkich stało. Heavy Rain jak dla mnie najlepsza gra na PS. Może pogramy. Ten jest na pewno ojciec chory, bo go ubrygali krwią. Czy Jimmy nie pracował w mieście? Zgadza się. Jesteśmy bezpieczni. Okej. Zobaczmy, czemu chcę. Co ty wyprawiasz?
Ale ja nie mogę tego podgłośnić, bo było dobrze. Nie zatrzymuj się. Tylko oni nagle zaczynają ciszej mówić, nie wiem, coś zepsute z dublażem. Ludzie żeśmy olali, kurde. No, ktoś inny na pewno. Nie wiem, czemu oni tak ciszej gadają. Mogę dać głosy głośniej na przykład. Czekajcie. O, mogę dać tak opcję. Dźwięk. Głośność. Dialogi. O, nie wiem. Ale będą za głośno później, mówię wam. Wszyscy wpadli na ten sam cholerny pomysł. Ja zwalnię helikopter. Musimy się cofnąć. No co jest, kurwa, dawaj! Tommy! Ja pierdolę! Tommy! Co to kurwa było, widziałeś? Tak, widziałem. Boże, skręć tutaj! Tommy! Fuck, chyba w tą stronę. Przed czym oni uciekają? Zabierz nas stąd, starasz. O nie! Nie możemy się tu zatrzymać, to... Przejadę przez nich do chuja! Szybko, wycofaj! Są też za nami! Tam! Trzymajcie się! Jedź! Uważaj! The fuck... Ale sytuacja, ale akcja. Tatusiu? Hej! Który to jest przycisk? No i powiedzcie mi teraz, że tak dalej jest tak głośno, nie? Teraz będą sapać za głośno. No moja wina, że na cutscence tak cicho gadali. Chciałem klikać. Tato? Jimmy. Jestem! Podaj mi rękę! Co się stało? Noga mnie boli. Mocno. I to mocno. Musimy uciekać! Osłaniaj nas! Chodź, Łonko! Trzymaj się mnie! Dobra, biegniemy. Tato! Nie żyję! Boję się! Joel, uważaj! Zamknij oczy, skarbie! Kurde, grubo. Biegnij! Gdzie? Ludzie się palą. Nie patrz, Sara. Zero. Dobrze. Jak w GTA. Patrzcie na to. Patrz, Saro, na to! Tak wygląda śmierć, Saro. Patrzcie, tu jedzą człowieka. Nie, o kurde, nie wiedziałem, że to trzeba uciekać. Myślałem, że to jest tak no niby. Dobra, biegnę. Myślałem, że to tylko tak no niby jest, że trzeba uciekać. No i co? Gdzie teraz? Tu. Szybko, Jimmy. Nie! Nie żyję! Zaraz będziemy na miejscu! Cholera! Za momencik! Za momencik! Przechodzą przez płot! Przegryzają druty nawet! Nie zatrzymujcie się! Szukajcie wyjścia! Dalej! Joel! Ruchy! Kurde! Dotrzyjcie do autostrady! Mówię wam, za głośno kurde jest, no jak nic jest za głośno. I to wszystko jest za głośno. Idź, ty masz Sarę, ja im ucieknę! Kujkotami! Spotkamy się tam! Jeszcze, no jak... Nie lubię czegoś takiego, bo to... Szybko! Nic, pogramy, zobaczymy.
wujku Tommy! Jeszcze kawałeczek. Jak nie ustawiłem 60? Ustawiłem. Tato? Gdzie nas doganiają? O, fuck! O kurde, ojciec już jest zarażony. Klikałem, kurde, kwadrat, to chyba źle, co? Jeszcze kawałeczek. A, widzicie, nie wolno być zarażony. Myślałem, że o to chodzi w fabule. Tato? Myślałem, że ojciec musi być zarażony i musi córkę uratować przed, żeby się też nie zaraziło. O, i wojsko pewnie. Już dobrze, kochanie, spokojnie. Hej! Potrzebujemy Stać! Pomocy! Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złamaną nogę. Okej. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, co z Wojkiem tam? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Jest z małą dziewczynką. Ale... Musi ich zabić. Tak jest. Jezu. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko... Nie... No i co, dostał czy nie? Proszę, nie. Wujek Tommy go załatwił. Tommy Lee Jones. Sara? O, fuck, dostałem. Przez łuczki, skarbie. Wiem, kochanie, wiem. Ale przypał. Zaraz będzie koniec gry. Wiem, że boli, skarbie. Nic nie będzie, nie zasypię, czekaj. Nie zasypię, może się płakać na czacie. Tak? Wiem, kochanie, wiem, że bardzo boli. Chodź, Maleńka, proszę. Wiem, skarbie, wiem. Sara? I co, i ona umrze? A ona nie miała grać z nim? Łazić z karabinem? Przecież jest na okładce. Nie rób mi tego. Nie rób mi tego. Może to nie ona? Kurde, trochę słabo. No, opiszcie miasta. Kurde, nabrali mnie z tą okładką. Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniej strefy kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych Świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w świetliki. No nieźle. Dwadzieścia lat później. Zaraz, moment. O kurde. Miły poranek? Betty to jest na pewno, zawsze Betty tak wygląda w takiej koszuli. Naprawia samochody i polega whisky. Drinka? Nie, nie chcę. Drinka. A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś też? A jednak test. W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My mieliśmy robić przerzut. No wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie tak było? Wszystko poszło bez problemów.
A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiedz mi, co to jest? Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale... poradziłam sobie, tak? Fajne jest, że jest dublaż. Który z tych dupków przeżył? Żmiju, powinno się zdecydować, czy pić, czy nie. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to Robert, kurwa, ich nasłał. Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytny sukinsyn. Nie. Robert. Nie jest aż tak sprytny. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Jestem za. A to ja jestem za. Ameryka. Oni tu utworzyli komunę survivorów. Przetrwanie jest najważniejsze. I whisky. Trzeci posterunek jest otwarty. Niedługo zaczyna się godzina policyjna. No to się pośpieszmy. No, ale ja chcę w tą stronę. Jezu, jaka woda. Ta woda wygląda jak prawdziwość. Moja postać jest wampirem, nie ma jak jej odbicia. Nie da się biegać na tym PlayStation? Rano dostałam papiery. Wyznaczyli mnie do pracy na zewnątrz. Bez sensu. Przecież to robota dla żołnierzy. Ciekawe. Porozmawiam z nimi. Babeczka nie chce na zewnątrz. Najpierw równo uprawnienia, jak trzeba pracować na zewnątrz, to robota dla żołnierzy. W DLC można. Bieganie w DLC. Na PC by się dało biegać. Ale ja lubię takie powolne. To są takie spokojne, powolne klimaty. Mieszkańcy zobowiązani są do dostania sobie dokumentów i okazywania ich na żądanie personelu służb porządkowych. Patrz. Otworzyli jeszcze. Mnie znowu brakuje jedzenia. Czyli jakiś rząd jest taki jakby trochę. Będą rozstrzelanko będzie? Babeczka jest czarna. No, mówiłem. Jestem zarażona, to przytrzymajcie. Błagam! Co jej zrobili? Woda utleniona. Jak w muchę. Okej, już po niej. No nieźle. Wieprzy to! O Boże! Zamknij się! Masz szczęście. Tak się kończy ukrywanie w budynku do rozbiórki. Wezwać ekipę czyszczącą. Kurde, ale co ona się, czego zaraziła się z budynku? Co za bezsens. Dobra, biegniemy dalej. Dobra, koniec przedstawienia. Ludzie się zarażają. To znaczy, że coraz więcej osób wymyka się na zewnątrz. Kurde, jakie mury. A, bo no ja już umiem biegać, ty też. Mam nowe papiery, przejdziemy bez problemu. Dalej. Tylko spokojnie, to ja teraz spokojnie. Te takie szczepionki, jak się teraz daje dzieciom. No. Czego tu szukać? Wolny dzień. Odwiedzam kolegę. Ale mi drży pad. Uciekajcie szybko! Zamykaj! Wychyl tył i wciśnij, aby wykonać szybki obrót. L1, aby biec sprintem. Kurde, zapomnę. Punkt kontrolny numer 5 jest zamknięty do odwołania. Obowiązuje tam całkowity zakaz wstępu. Tu już nie trzeba, tu już luzik jest. No to łatwą drogę szlak trafił. Opatrzone, okej?
Apter, wylecz ranę za pomocą apteczki. Aby wybrać apteczkę. Z której to jest? Czekaj. A, R2, dobra. Myślałem, że L2. Zamknął wszystkie punkty kontrolne. Musimy pójść naokoło. No i tu już się nie da biegać. Bieganie już było. Musimy odpuścić Robertowi. Jasne. Ej, Tess, widzisz to gówno? Byłam tam. Jak tam we wschodnim tunelu? Ej, czysto. Użyłem go. Nie ma patroli. A ty dokąd? Idę tam do Roberta. Ty też? A kto jeszcze go szuka? A, Marlin? Wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. Marlin? A czego świetliki chcą od Roberta? To nie myślisz, że mi powiedział? Co jej powiedziałeś? Mm. Prawdę. Ja kiedyś, jak byłem mały, to grałem na konsoli, bo kolega miał PlayStation 1. Graliśmy w Residenta, pamiętam. Tak, na razie. Marlin szuka Roberta? Co o tym myślisz? Nie podoba mi się to. Musimy go znaleźć, zanim zrobią to świetliki. Kim są świetliki? Kim jest Robert? Tutaj. Cześć. Co tam słychać? Zaczyna się robić gorąco. A jak tutaj? Cicho. No to jak tutaj, to tutaj. Zarażonych. To chciałam usłyszeć. No i co? Idziemy stąd? Joel, pomóż mi z tym. Joel. Laska pewnie zginie, żeby mi było smutno. Już jedno dziecko umarło, co ma jeszcze laska zginąć? To taka gra będzie, że wszyscy umierają? Jezu, ale to fali. O Jezu. Powinni to wrzucać, czego popadnie. Czy tu trzeba coś łazić? Jakieś znajdźki czy coś? Czy to olać można? Powiedzcie mi, czy to w tych grach na PlayStation na przykład, że tu... O, plecaki. O, fuck, broń mi dali. To czyli będę musiał strzelać. Mało amunicji. Czyli nie możesz pudłować. No to ja jestem ekspertem od niepudłowania na padzie. A jak się celuje? Latarka. Kurde, nie wiem jak się celuje. Dobra, nieważne, pewnie nie trzeba na razie. Jak się podsadza? Podsadzisz mnie? No ja cię chcę podsadzić, jak to się robi? No. Wchodź, podsadzam cię. Halo. Halo, babo. No i co ja mam zrobić? A, X, dobra, znaczy ten trójkąt, okej. Gotowy? Tak jest. Nie, chciałem skoczyć X-em, ale widzę, że to trzeba tak podsadzać. Widzicie, trzeba się było do góry popatrzeć. Dobra, dajesz rękę. Chodźmy. No właśnie chciałem sprawdzić, czy ją można zabić. To jako pierwsze zrobiłem, ale niestety nie można. Dobra. Kurde, zaraz się na armę będziemy przełączać, a później wrócimy do tego, znaczy później. Zawsze uważam. Uuu, Kasia nas zahostowała, 184 widzów. Witam wszystkich widzów Kasi, dzięki Kasia za hosta. Dawno nie byłem na zewnątrz. Prawie jak randka. Uuu, jak fajnie, to jest ładnie. Jestem robotem. Dziękuję, witam wszystkich widzów. Odpaliłem pierwszą grę w życiu na PlayStation 4. I to jest The Last of Us. Będzie grane. Ale dzisiaj za chwilę będziemy zmieniać na
misję specjalną w armię, w okolicy, która się nazywa Rucha. Misja Rucha. Co ona powiedziała, że co w okolicy? Coś tu w okolicy. Czego ona szuka? O, tu jest drabina. Jest! Super, przyniesie. No. Odblokowałem, wciśnij, aby go wyświetlić. A tam samouczek do drabiny, to ja wiem, się kładzie drabinę i się chodzi po niej. Proste. Może tu. Co jest nie tak? Fuck. No dobra, no dobra. Ale gdzie jest ten samouczek? A, samouczki. Strategie przetrwania. Nie no, muszę coś z tą drabiną zrobić. Ta baba coś ode mnie chce, ja nie wiem co ona ode mnie chce. Tu ją mam dać? No to czemu się nie daje? Może jej mam ją dać? Masz. Też nie? A może ona za mną chodzi? Kurde, nie no, ewidentnie stoi i się gapi na tą dziurę. A, dobra, kurde, no to trzeba dobrze stanąć, no. Damy przodem. Wszystko się robi trójkątem. Dama. Chyba mnie z kimś pomyliłeś. Rzadko się mylę. Tędy. Mhm. Tędy. No idę, idę. Myślę, że Robert wciąż ma naszą broń? Taki fowl strasznie wąski. Żeby miało. Jak już odzyskamy towar, to bez problemu go rozładujemy. Czekaj! Zarodniki. Co za zarodniki? Uuu, co to są za zarodniki? Skąd one się biorą do cholery? Ostatnio było tu czysto. Coś się tu rozpyla. Ostrożnie. Coś się tu rozpyla, kurne, do cholery. Mamy winnego. To świeże zwłoki. Oczy dookoła głowy. Widzieliście to? Przeciśniemy się tędy. Widzieliście, jak celowałem strzeliłem? Nic ci nie jest? Ta... Ten cholerny sufit. Co tam, Kasia, u ciebie? Tędy. Nie marnuj amunicji. Dobra, tam będziemy oszczędzać amunicję. Na razie to jest luz. Jest! Ostrożnie! Pomocy! Maska mi się zepsuła. Proszę, nie chcę się przemienić. Błagam. Co chcesz zrobić? Wstrzymaj, aby wycelować. Kolej elegancko, może jakiś lucik. Spadamy stąd. Chodźmy, może się... Czekajcie, bo tu coś było. Jak to mogę podnieść? Nie wiem jak. Tak. Nie. Tak, może X? Może... mam. Oj, mam teraz więcej naboi. No, widzisz. Opłacało się go zabić. R1. Kurde, komando. Cofnij się! Jezu! Dobra, to już wszystkie. Nie mamy amunicji już, sorry. Miejmy nadzieję. Muszę chyba na easy grać. Wracajmy do miasta. Kurde. Kiepsko to widzę, powiem wam. Pełne. Co znaczy wracajmy do miasta? Przecież żeśmy nic nie zrobili jeszcze. Mieliśmy jakiś typa i zabić.
Nie wiem, rozumiem. Po co ja tu wlazłem? Tu coś jest? Nie. Nie, może na górę trzeba iść. Okej. Świeże powietrze. Właśnie dlatego być na zewnątrz. Rozumiem, że oni są po drugiej stronie tego, tego. Powiedz Billowi, żeby ci skołował odświeżać powietrza. Tego muru teraz. Byłeś w mieście, wszedłeś do domu, teraz wchodzisz do miasta. No właśnie. Dalej nie wiem, gdzie mam iść. A tam jest jakaś dziura. Dobra, idę za wami. Się kurde zgubię w tych grach. Zasłoń wejście. Tajne wejście. Czy jakiejś amunicji nie powinno być? Mhm. Cholera, deska spadła. Deska. Hej, podaj mi ją. Ty grasz w tych 60 czy 300, bo to trochę klatkuje. No kurde, no gram opcję, obraz. Limit do 30 wyłączony, ilość klatek na sekundę, stałe 60 fps, no, koniec. Okej. Dobra, a jak stąd wyjdę, to co? Czy ja już nie mogę wyjść stąd? Bo mogłaby mi wyjść. Czekajcie, bo Rusz tu swoje 4 litery. A, widzicie. Tak jest, szefowo. Jesteśmy blisko. Mhm. Jezu, ja nie wiem, jak oni w tego Fortnite'a grają na tych konsolach. Sprawdźmy, czy w pobliżu nie ma żołnierzy. Czysto, chodźmy. Taki klimacik, kurde. Aha. Podłączaj myszkę i klawiaturę. No chyba się nie da, nie? Teraz chyba do Xboxa będzie się dało, czy już się da. Cześć Agatka. Patrz, w jaką grę gramy, kurde, niezłą. Hej, mały. Sprawdź, czy droga wolna. Za... Żadnych żołnierzy czy ludzi Roberta, okej? Za kartkę żywnościową, kurde. On wie, że do niego idziemy. To tylko dodaje pikanterii. Jak tam auto? No nie, no dobrze mi działa. Dobrze strzelam. Chodź. Muszę mieć tylko dużo naboi. Hej, Tess, hej, Tess! Hej, ślicznotko, co tam? Masz jakiś towar? Nie teraz, teraz. Nie, nie, spoko, spoko, spoko. Nie teraz, słyszysz? Okej, rozumiem. Co za slamsy. Zepsujesz, kupujesz. Jezu, już myślałem, że ją ktoś bije. Jezu! Ej, blokuj go! Idziesz z tobą jak ze szmatą! No dawaj! No, 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 no dawaj! Skopu dupę! Skopu dupę! Zrób to! Stop! No stary, jebuj mu bryja! Nie daj sobą rozwalką! Dobra, będziemy się musieli bić, coś tak czuję. Wstawaj! Rynek, na którym... Stare dzieje, nie pytaj. Rynek, na którym handlują dziećmi. Tutaj. Patrzcie. Szukam Roberta. Przechodził tędy? Pół godziny temu.
Poszedł na nabrzeże. Tam jest. Wyłącz przeklinanie w opcjach? Da się tak zrobić? Nie, teraz żartujecie, że się da wyłączyć przeklinanie. To remaster? No to jest remaster. A co? Czym się też różni remaster? Tak jest na pudełku. Wersja polska. Remaster. 4 giga. HD. Czy to jest Robert? Bo ja nie mam oboje. Radzę wam zawrócić i wracać tam, skąd żeście przyleźli. Nic do was nie mamy. Przyszliśmy po Roberta. Możemy to rozegrać pokojowo. W tył zwrot i wypierdalać. Nie ruszę się stąd bez Roberta. Rozjebię ci łeb, suko, jeśli zostaniesz tu choćby chwilę dłużej. Rozumiesz? Jebać to. Chować się! Gotowy? Tak. Zajebię się, kurwa! Będę cię osłaniać. Zajdź ich z boku. A! Dostałem! Nie mam naboi! Kurde. Dawisz go! Kurde. O jest! O, teraz już mam naboje. Dobra, teraz sobie życie muszę zrobić, czekajcie. Nie mam. Hej, podsadź mnie. 6 naboi typ wcześniej miał? Fuck. Myślałem, że przebiegłem, po nim było 0 napisane. To czekajcie, to się wrócę. Kija tam. A tu rzeczywiście jest 6. A ten, co dostał kulę pierwszą, nie miał jeszcze czegoś? Nie. To był leszcz, kurde. No wiem, bo to jest gra survivalowa. Survivalowa po prostu. Dobra. Po Roberta to my sobie pójdziemy, ale tak jak mówię, no musimy tą armę ogarnąć, bo dziś będzie nasz dzień. Da się to jakoś zastopować, zapauzować czy coś takiego? Nie wiem, jak to się... Zapisz, o, zapisz grę. Okej, zapisze nam się. Dobra, bo teraz jest akcja. Teraz jest akcja. A do gry sobie wrócimy, oczywiście. Może nawet dzisiaj jeszcze.